Nie podoba mi się, żebyś nagrywała taki. A ty co ty w ogóle masz do gadania, jakby nie jesteśmy razem? No, ale się podoba. Co nagrywasz? Jaki film właśnie nagrywamy? Bardzo. No stary, wiesz doskonale jaki film nagrywamy. Wielka w ogóle, jak się czujesz, żebyś musiała nagrywać taki film? W sensie, no jemu się nie podoba, ale tobie może się podobać. Nie, bo to jest moje dziecko. Będzie zajebisty ten film. To jest moje dziecko jak ty, tylko że on jest mniejszy. I w ogóle jeszcze jest jak jeżeli to jest twoje dziecko, no to wiesz. Ale ja nie chcę, żebyś ty była jej dziecko. Ładnie, tak? Jeśli ma do jakich, wiesz, tutaj piersi tulić, to okej, nie? No tak. Tylko, że ona nie ma piersi, stary. No właśnie od tego zacznijmy, nie? Ale to może ty chciałbyś być na miejscu Maciusia? No, wiesz, głupia dobra, sytuacja. Dobra, trener, weź się już nie odzywaj. No ale no... A nie możemy nagrać, że biorę mnie, podrywa? Nie, stary. Nie możemy tego nagrać, bo to by było nudne. Ale widać, co głupia, ona byś nie chciałby tego. Nie, no ale myślę, że będzie słabe. Dobra, Wielka, powiedz, co robimy w dzisiejszym filmie. Do czego cię zmusiłem? Będę podrywać Karzełka. No tylko na pewno nie w tym stronie. Słuchaj, ale jak cię zmusiłeś się na tym? Stary, ja mówię do niej już stary. No właśnie, to ale nieadekwatna do Maciek. No, Maciek uwielbia dresiary. Także powiem. Czapkę do tyłu, czapkę do tyłu, żebyś nie, czapki nie założę na tą fryzurę. Dobra, przywitam się z widzami. Witam Państwa, bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku Wielka będzie podrywać Karła. No to jest już dziwne, chore, niezręczne. Ale to sobie to Wielka będzie robić, ale ja także. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam przewody wszyscy, jaki widzisz na moim polsku. Zostaw tam na dole i dążę najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. Ale podkreśl, że to jest prank. Nie, to nie jest prank. Ale kobiety, to nie, kochani to... moi widzowie, to jest najprawdziwsza prawda. Dzisiaj spełnią się fantazje Wioli. Nie! Przebierz się, Wielka, i pokaż widzom, jak pięknie wyglądasz dla Maciusia. Musisz się zaprezentować. Dla Maciusia. Jak ci usiądzie tą wielką dupką. No, ale piłeczek to mała taki, że jak klepniesz to... A co ty, Jasiu, serio jesteś zazdrosny? Głupi ten film. No to by... I tak się do niego ubrałaś, w Adidasy? Znaczy i tak źle wyglądasz, ale lepiej niż zawsze. Zawsze beznadziejnie się ubierasz, ale lepiej niż dla mnie. Aha, ale jesteś zazdrosny o mnie, ale się beznadziejnie ubieram, to jest w ogóle bez sensu. Ty, ale Jasiu, ty nie powinieneś... Chociaż Adidasa ubrałaś, a nie jakiś szmat jak zazwyczaj, ale... Nie mam zawsze szmat! Dobra, zresztą dobra. Możesz stąd wyjść? On ma stąd wyjść. Nie, Wielka. No to nie nagrywam tego filmu. No Wielka, on... Nie mogę patrzeć na jego mordę. Mówisz, że się lepiej ubrałaś, jeszcze się prujesz, ty. Ale mówisz, że się zawsze źle ubieram. To jest moja wina? Ale ja nie uważam tak. Się kłócić jak stary, może jest problem. Ale ja nie uważam, że się ubieram źle, czasem się zaczynam pewnie źle. Oceniajcie w komentarzach. Że mam oceniać w komentarzach, tak? Tak, jak się Wiola ubiera. Dobra. Nie róbcie tego. Wielka, i tak cię oceniam, bo już Jasiu to powiedział. Dobra, w każdym razie... Ale ja mam dupę, jak też myślę właśnie, że ja mam wyglądać. Dobra, możemy to zacząć. Że co ma? Pojemno, no ma wszystko w dupie, tak powiedział. Dobra, możemy zacząć film? Możemy zacząć ten film. Bo dla mnie i tak jest krępujące to bardzo wszystko. Naprawdę bardzo. A gdzie macie już w ogóle? Studio? Zawsze zajmujesz się swoim baby, to teraz troszeczkę się tak bardziej zajmujesz. Ale muszę się do niego przystawiać, a nie się nim zajmować. Jest taka różnica. Dobrze, ale na początku zajmuj się tak jak zwykle, a później troszkę. A potem się przystawię. O Boże, Maciek, weź nam pomóc z pomysłem, bo nie mamy w ogóle pomysłu na film dzisiaj, a musimy coś nagrać. Ładnie pachniesz, jakieś perfumy nowe? Nie korzystam z perfumy. Ale bardzo ładne, korzystasz. Nie stać się na perfumy, Maciek? Nie, jak mam. Fajne dresy? Dobra, Maciek, dawaj, weź mi pomóc z tym pomysłem na film, bo nie mam pomysłu na Szczecin. W sensie na Warszawę mam kilka pomysłów, ale to Warszawa. Czy możemy jechać do Warszawy? Co ty chcesz? A ty, o, co nie mogę? Możemy jechać tak do Warszawy. Nie, jestem przeciwka. Na pewno. Nie, nic nie piła, serio. No to możemy jechać do Warszawy przecież. Co ty chcesz? A tak później. O. Jedziemy do Warszawy czy co? Właśnie, o, przytulanie. To może nagrajmy, że cały dzień się przytulacie. W sensie... O, jaki sens? Jest właściciel. Ale jaki sens ma ten film? Ale to przytulamy się chyba wszyscy, tak to i czy. Ale nie, w sensie w pary. Pary. I która para ostatnia puści ta para po prostu? Ja, żeby to ma sens. No nie wiem, będziecie się przytulać. No bo nie wiem, no to daj, coś, daj jakiś lepszy pomysł. Ty zawsze się dzieci przytulać. Wielka, wymyślimy ten pomysł? Znaczy no, byśmy wymyślili jakiś lepszy pomysł, jeżeli masz. No to nie. Ale no zobacz, Wioli chyba się podoba ten pomysł. Tak. Ale mi się nie podoba ten pomysł. Ja mam dzisiaj dzień przytulania, że masz się do niej przytulić. Wielka, z tobą coś jest nie tak. Ale co czemu się nie tak? Przytulić do niego na przykład? No bo on śmierdzi. No ja śmierdzę, ostatnio się w ogóle nie myłem. Wielka po prostu głupoty gada. A ty bardzo... O Jezu, ja nie pachnie. Nie jestem pewna. Naprawdę, a w ogóle tak lepiej wyglądasz. Jakoś coś zmieniłeś, prawda? Co ja tu miałem zmienić? Nie, nie byłem. Nie wiem, ale jakoś tak lepiej.
Dobrze, możemy nagrać selfie. Nie wiem, możemy lodowisko przed chatą zrobić. Lodowisko przed chatą. O, nie, jest za ciemno, jest za ciemno. Dobra, wiecie co, przemyślcie pomysł, jaki możemy nagrać, ja idę do studia do chłopaków, po prostu pogadać, tak? Co? Posłuchiwałeś? Nie. Jak nie? Nie podsłuchiwałem, co jest sobie, znaczy, czemu musimy iść tu przez sobie? Serio, jesteś zazdrosna wiolkę? Nie, ale pokaż co nagrałeś. Pokaż co robię, pokaż. Pokazać ci? No, pokaż co nagraliście. No dobra. Szmata jebana. Ale stary, ona... Wiem, że taka jest. Chcę sobie pokorzystać, na serio. Ale ona nic nie robiła. Ona nic nie robiła, przecież wszyscy widzieliście te nagranie, no stary. Ona robi to na serio. Co robi na serio? Ona nie robi pranka. Jej się to podoba, na pewno. Stary, ale ty sobie coś uzdrałeś, coś ty ten, tak? Coś się pomyślało. Wiewam. No nie wiem, z mojej perspektywy to wyglądało tak, że ona nie chce tego robić, a to robi. No bo ja robi to dla filmu. Aha, widzisz w jej oczach, że ona jest puszczalska, tak? Tak. A czyli co, jak na ciebie patrzyła i ciebie lizała, to też tak widziałaś takie. Nie, ale to co mnie waży. Stary, ty, moim zdaniem ty jesteś nadal o nią zazdrosny. Żeby on był aż tak zazdrosny, stary. Nawet i to jeszcze okarła. Jak wy robiliście tego pranka waszego. Choć dalej w to nie wiesz, że to był prank, no to tak nie było. A może Wiolka coś ci kiedyś mówiła, że leci na Karłów? Ona mi mówiła kiedyś, że chciałaby być Karłów. Czy mówiła, że podoba się jego tyłek, ale tyłek. Czy na niego leci? Tak? A nie spoglądała jakoś teraz na tyłek, coś tam nie chciała tak zakręcić? Nie, raczej nie. Dobra, to co, przejdźmy do dalszej części planu. No przykro mi, Jasiu, że muszę na to patrzeć. A tu widzę, że to, jakiś shipping, tak? Czy to co się dzieje? No nie wiem, jakiś dziwny pozycji lecicie. Dobra, w każdym razie, Kazałku, ty chyba miałeś jakieś inne zdanie o Violi. Jakie? No mówiłeś, że jest obrzydliwa, że kijem by się nie dotknął, że żygać się chce, jak na nie patrzysz. Nic takie, ty słyszysz, co on mówi? Oczywiście, że mówiłeś. Mogę... Ale no, ty to nie Maciek, mogę, Maćku, mogę w tym momencie napisać do montażysty, wyślę ci materiał. Wyślę ci materiał. Wtedy gdzie udawaliśmy parę. O proszę cię, to było. No dobra, ale widzę, że się fajnie bawicie. Ale wiesz co, sama bym uznała, że jestem obrzydliwa, jak się przedstawiam dzisiaj, no proszę cię. No dobra, okej. Dobra, słuchaj, musimy porozmawiać, zaraz już nie przyjdę. Dobrze. A my musimy porozmawiać. Ja nie będę wam... Ale nie chcę wam przeszkadzać. Ale ja chcę porozmawiać. Nie chcę wam przeszkadzać. Ja chcę z tobą rozmawiać, no. Tak powiedział? No powiedział tak, Wiolka. Jestem obrzydliwa? Tak powiedział. Sygnuj. Nienawidzę go. Ale czemu się do mnie sprułaś? No bo a co dzisiaj robimy, że muszę chyba go podrywać, tak? No to chyba nie mogłam być dla niego niemiła. No dobra, mogłaś być. No właśnie. Mogłaś być dla niego niemiła przez no, chwilę. No nie mogę. No dobra, no nieważne. Musi to dobrze wyjść, tak? Nieważne, czy ale nie? Po co mnie, po, tylko po to mnie wołaś? Nie, no że musimy podkręcić atmosferę, jak już coś robimy. To? Nie, on się tak robi. Słuchaj, jak już coś robimy, to robimy to dobrze, tak czy nie? No, no tak. No tak, to odpowiadaj mi. No to robimy dzisiaj ciepło i zimno, bo ten mały z bok ma fetysz jaki? No nie wiem. No stóp, stóp, stóp ma fetysz, tak? No może no, ma, no. Zawężymy mu oczy, czy pójdziemy, no mu stópki. Wiesz, że on się wtedy czerwanie, taki psie, wiesz co zrobi się. Żadnego. Aha, czyli chodzi ci, że mu coś małego urośnie jeszcze. Będzie podwójnie mały, tak? Dokładnie. Podwójnie tak. Mały, ale przy okazji duży, jak na niego. No jak na niego, to na pewno będzie większy niż zazwyczaj, o tak. Jak to się? Namiocik się mu urośnie, o, jak to się mówi. Ciepło. O, gorąco. Co to jest? A to są stópki twoje. Stópki, lubisz stópki. Czemu one są w górze? No lubię stópki, ładne są. Lubisz? Szkoda, że ich nie mogę zobaczyć. No nie zobaczysz ich na co mega gra. A nie mogę zdjąć? Chyba jak się znajduje, to można zdjąć, czy nie? No możesz zdjąć. Znaczy maski nie możesz zdjąć, proszę bardzo. Bo na tym polega gra. A mogę zdjąć skarpetkę na przykład? To... A to spróbuj. Co jest? Czemu ty jest druga? Bo ściągnąłeś tylko jedną skarpetkę. Ale o, tu? A. Tego nie mogę zdjąć? Nie! Jeszcze nie! No i, a teraz co, wygrałem coś, no to już swoje wygrałem? No teraz, jeszcze możesz wygrać. Słucham? Jakaś runda inna jest? No jeszcze? Nie, no... Znaczy, to jeszcze jest, tu już nie chciała, to są stopy. A nie chcesz więcej pomacać? No więcej chcę, ale stopy już tu możesz. To jest następna runda, czy nie? Tak!
Tak. Jest kolejna runda. Kolejna runda. Tak, ale na kolejną rundę to ja się muszę przygotować w skarbie. A jak się przygotować? A ile mam na ciebie poczekać, Szylinka? A to jeszcze momencik. Spokojnie, bądź cierpliwy. Im więcej poczekasz, tym będzie bardziej przyjemnie. Fiolka. Na to będzie warto. Co ty chcesz zrobić? Zrobimy cycki z mąki. Na plecy wezmę. Serio, aż tak? Aż tak źle chcesz zrobić? Jak się bawisz, to się bawić. Ale i co? Niestety muszę cię poprosić o pomoc. Patrz, dotknij, pomacaj. Ale będziesz musiał mnie tak tutaj włożyć. Cicho, pan to słyszy. Co chcesz tam włożyć? Z tyłu na plecy. Że się bawimy, tylko tyle. A on miał to w dupie, wiedział, że sobie idzie robić muzykę i dobra, że mam nie przeszkadzać, tylko mam cicho. Dobra, to słuchaj. Teraz gramy dalej. Runda druga. Idź. Jak ja ci mówię, ciepło, zimno. Ciepło. Cudzące. A jak myślisz? A jak myślisz, kochanie? Fajne, przyjemne? Mocniej. Jak? Fajne, a czemu ty masz? Czemu nie masz słodku? Co się stało? Ale ja mam takie malutkie słodki, więc one są nieczuwalne, ale powiem ci, że to jest bardzo, ale to bardzo przyjemne. Bardzo dobrze, a jaki ty jesteś poprawiony? Maciusiu, żałuję, że wcześniej nie pograliśmy w taką grę. Co się stało, Wiola? Co się stało? Mocno, to mocno. Przepraszam, ale czemu za mocno? Przepraszam, nic się nie jest. Halo. Nie, nic mi nie jest. Spokojnie, poczekaj, zaraz będzie kolejna runda. Jak kolega? Nie... Tylko muszę iść do toalety. Poczekaj troszkę. A co poczekaj. Się stało? Momencik, nic się nie stało, Maciusiu. Na pewno nic się nie stało? Na pewno. Poczekaj na mnie. Nie rozwiązuj, bo chcesz całą przebawę. Nic się nie stało, spokojnie. Wszystko jest okej. Czekaj, ten blitler tam stoi. Ej, w ogóle mi się wydaje, że nigdy cysków nie ma co. To jest takie przykre. Że nigdy cysków nie ma co? Serio? Pomyślałam się, że to cycki. No nie. Znaczy, inaczej. Przez pierwsze dotknięcie może tak, ale potem już nie. Ale się śmiałam, no bo już mi lepiej wziąłam tableteczkę. Bo mnie nie jest silikony masz? Znaczy miałaś, znaczy masz jednego? No jednego. No i mam silikony. No jednego, no bo mam tylko kogoś, co myślałam już operację. No i na co liczysz? Leżycie. No na to, że ci pokażę, tak? No. Opowiem. Ale przejmuje się, szczurka, widać to po tobie. Strasznie zazdrosny jesteś, nie? A po prostu chcę wiedzieć, czy dobrze scena wyszła. No dobrze. No już ci pokazuję, masz, zobacz. No i co? Na stówę udawała. Po co ci kazała zejść? Myślisz, że co teraz nam robi? Pewnie się z nim pieprzy. Z Karłem? No, tak. Co ty masz na pani? Wiesz, co ona mi mówiła, jak my razem kiedyś byliśmy? To, co ci mówię? Ona miała fantazję, proponowała mi trójkąty z Karłami. Co? Tak, ona jest na jakichś grupkach, takich wiesz, żeby grupowo. I mówiła, czy ja nie chcę z nią trójkąta z Karłami. Na pewno teraz tam się z nim zabawia. Bo to wam kazała iść. No mówię ci, przysięgam, że mi tak mówiła. Ale co ci mówiła? Dobra, weź rozwij swoją myśl. No chciała, ja, ona, każę. Trójkąt. Okej, okay, no dobra. I co, nie zgodziłeś się, nie chciałeś, ja się nie zgodziłem. Ja mógłbyś przyjąć takiej propozycji. Szary. Przez Karol, to nie zdrada. Mówię ci, to jest puszczalska szmata. Na stówę się teraz. Ty stary, nie słyszysz, co ty chyba mówisz. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Ja ale no dobra, no to mówię ci, inaczej, ja nie jesteście już razem. Inaczej, dobra, koniec tego tematu. Nie jesteście razem, tak? To o co masz problem? Ja nic.
Nic, ale cały czas chcesz sprawdzać nagrania i w ogóle. No, chcę widzieć, czy film dobrze idzie. Aha, nie, nigdy nie prosisz o nagrania, a teraz prosisz cały czas, stary. Tak, i cały czas się telepiesz, rączki tutaj chodzą, pieści zaciśnięte. Ja nie wiem, wy z nim siedzicie, o czym on gada? On praktycznie o niczym nie mówi, on tylko chodzi w kółko, się zastanawiam, jak coś do niego mówimy, to on jakby był odcięty, był odizolowany. Widzisz, on nawet nie słyszał pewnie, co ja teraz powiedziałem, tylko myśli, co się dzieje u góry. Chodź, może pokażemy, co się dzieje tam u góry, co? Ja nie wiem. Chodź, nie stary. Nie będę na to patrzył. Muszę wam coś powiedzieć. To, co mówił Jaszczur, to może, ja może być prawda. Ale co mówi Jaszczur? To, że ona lubi skarłami? Ale stary, ty nie wiesz, co tam się dzieje. On jest związany, leży bez koszulki, a ona wystawiła mu stopy i... No wiedziałem, mówiłem. Jak wystawiła mu stopy? No, no to chcecie to zobaczyć? No pokaż, pokaż. O ja grzesznica jebana. Wyklnę. Ale stary, ja nie kazałem tego robić. Mnie zatkało w tym momencie, nie wiem co mam powiedzieć, naprawdę. Ja mówiłem, co teraz stary, wiecie, tak? To jest nasza kuzynka. A to twoja była. Bo mówiłem ci, że ona ma fetysz na karmę. Ale ja stary, ja ją znam od dziecka i nie powiedziałbym, że ona takie rzeczy. Ja wiedziałem, że ona się klei do innych, ale bez... Dlatego tak bez problemu się zgodziła na ten film. W sensie, ona w ogóle nie protestowała. Jak nie? Bo tylko ja tu protestuję. Ale to teraz wiem, ja nie wiem, kto w tym filmie jest poszkodowany, czy Maciek, czy Wielka. Czy Jaszczur? Czy Jaszczur? Chyba ty jesteś najbardziej poszkodowany w takim razie. Ale pierwszy raz ona nie protestowała, Beskidy, ja to teraz przeanalizowałem, że ona nie protestowała w tym filmie, ona powiedziała, okej, zrobię to. Zgodziła się po prostu, tak? Tam na filmie normalnie też tam udawała. Normalnie to kasą zgodzić, wiesz, tam. Tak, no normalnie kasę, zawsze kasę chciała, a teraz nic. No ja nie wiem, no i co dalej z tym zrobić? Nie wiem, gdzie się to zobaczyć? Ja chcę to zobaczyć. Znaczy no inaczej. Ja nie wiem, czy... Nie chcę z jednej strony, ale chcę mieć takie potwierdzenie pewne, żeby to zobaczyć na żywo. No już pewnie akcja się odbywa normalnie. Stary, będzie dobrze. Nie, wątpię, wątpię, bo wiedzą, że jest kamera. To jest tylko twoja była, stary. Nie, już nie ma. Miejmy to z głowy, no chodźcie, no przekonajcie się. Nie wierzę, stary, że to jest tak i jak ma coś tu? Dobrze ci? Co? Co byś się dzieje? Przepraszam bardzo, Maciek. Maciusiu! Bo ja nie wiem, czy mam się śpiać czy płakać, nie naprawdę, ja nie wiem, jak on zarabia. Ty kurwa, rzecznicy. Co chciało być? Spokojnie, dobra, uspokój się. Maciusiu. O z tym chiem, Wielka, co ty jej dałaś? Co ty robisz? Ja ci dam, ty jesteś zaszalałaś, Wielka. Czemu ty tu stoisz z kamerą? No ja nie wiem, dlaczego ja tu stoję z kamerą, stary. Stary, związany, powiedz mi, co ty dałeś ze sobą zrobić, proszę cię. Co dam zrobić? Dam się... Mogę to powiedzieć już? No. Mogę? Dam się sprankować. Nie wiem, sprankować? Co ty mi podałeś? To jest prank, to prank, przecież to prank. To jest patola, nie prank. To jest prank. It's a prank. Maciej to prawda. Co pomacała, to jej nas. No nic nie pomacał. Nic nie mąkę. Maciej wiesz, że to była mąka, co mocowe? Czyli co się stało w tym momencie? Maciusiu, jak to było, mąkę? Gdzie mnie ta kobieta? Zostaw mnie w spokoju, wyłącz tą kamerę lepiej, odejdź stąd. Czemu, Maciej? Ale Maciek, jak się czujesz w tej sytuacji ogólnie, że zostałeś tak upokorzony przez Wielkę? No bo masz fajną opaskę, ci powiem. Jeszcze raz powiesz, że jestem obrzydliwa, to tak. Jestem przez Wielkę. A nie jesteś? Nie. Jesteś? Nie jesteś? Pokazać ci ja mam po tym wszystkim. Pokazać ci, co mam po tym wszystkim, co tu przeżyłem? Co masz? Pokazać ci, patrz. Co to robi? Jakoś tak nie miały. Chyba nie będziesz zrobić. Nie robię. Obrzygam cię. Maciuś, co ty? Że żadnej traumy nie będziesz miał. Mało ci się nie udawaj. Trochę go podpicowałam. No trochę chyba za bardzo, Wielka. Trochę chyba za bardzo. Ale mi się podobało. No tobie chyba też. Nie. Nie coś w ogóle jakieś czasowe. Udaję. Nie, rozdziga. Widziałeś? Co widziałem? No przecież ona była nakręcona po tym wszystkim, jak nie wiem. Na pewno do czegoś doszło. Znaczy no, wiesz, z moim zdaniem to dziwnie ogólnie każdy wyglądało. Widziałeś, sam jakby myślał, że to jest na serio, tak? Czyli ona mi się podoba. No i, tak, a udaje, że żyga. A jej karły. I ty myślisz, nie łączysz tego? Myślisz, że to się tam nie złączyło? No być może, szczerze nie wierzyłem ci, ale w momencie, w którym ona przejęła inicjatywę. Na stówę. Ale aż tak jesteś pewny? Tak. Do czego się doszło? No na pewno. Jak nas nie było, musiało do czegoś. No widziałeś, jak
Co tam się w ogóle ten? No nie, no dziwnie to wyglądało, stary, no co mam ci powiedzieć? Ale co myślisz, że ty, a jakby, no właśnie, takie jedno pytanko do ciebie mam. Czy wiesz, co by było, gdyby ona zaszła w ciąży z Karłem, to wtedy by się urodziło zdrowe dziecko czy Karzeł? Nie wiem, też to byś mi zabił. Może by wyszedł gruby Karzeł. Aha, że wielka gruba, tak? No. No nie wiem, ale... Głupi był ten film, nie podobał mi się i już tak nie lubię. No szczerze, to troszkę mi się wyciągnął spod kontroli ten film w pewnym momencie, bo wielka chyba za bardzo chciała przejąć inicjatywę przez... Nie wiem, dziwne to było. No widzisz, sam to dostrzegłeś. No dobra, no dziwne to było, no, no fakt, dziwne. No. Dziwne. No dobra, cóż, dziękuję w takim razie Państwu za oglądanie. No nie wiem, no, szczerze to... Troszeczkę zmieniło mi się myślenie na temat wielki i teraz sam już nie jestem pewny tego... Czego ona w życiu oczekuje? Jaszu, ty ją znasz na wylot. Dosłownie, no to... No dobra. Dziękuję Państwu za oglądanie. Widzimy się już jutro. Do zobaczenia.